Pierwsze wzmianki o Wojanowie pochodzą z 1369 roku. Wtedy to wielki mistrz Winrych von Kniprode nadał na prawie chełmińskim trzem rycerzom ziemię we wsi Wojanów. Przez wieki wieś przechodziła na własność krzyżaków, gdańszczan i polskiej szlachty, aby w roku 1763 przez kolejne 164 lata stać się własnością rodziny von Tiedemann. To właśnie oni wybudowali wielki barokowy pałac, który okalał przepiękny park ze starymi dębami i specjalnie ukształtowanymi stawami, przez które przepływała rzeczka. Pałac podpaliły wojska sowieckie w 1945 roku. Pozostały po nim park z 450-letnim dębem o obwodzie 7 metrów i stawy. Już wkrótce ten wyjątkowy teren zmieni swój wygląd nie do poznania i dołączy do grona wodnych kompleksów rekreacyjnych gminy. W ramach tej inwestycji będzie wyczyszczony, zrekultywowany bardzo piękny staw położony w otulinie parku podworskiego. Będzie wspaniała ścieżka spacerowa o długości ponad 250 metrów. Będzie plac zabaw, będzie ścieżka zdrowia, a więc będzie można odpoczywać, uprawiać sport, poprawiać swoją tężyznę fizyczną, jednocześnie ciesząc się tym, że wreszcie Wojanowo będzie miało właściwy odbiór ścieków. Gminie udało się pozyskać na inwestycje 1 200 000 złotych ze środków zewnętrznych. Ma to podnieść komfort życia mieszkańców wsi Wojanowo, ale też sąsiadujących miejscowości. Projekt ma być ukończony do końca roku. Rekultywacja tego terenu, jak i zakole Raduni położone w Juszkowie, to doskonałe przykłady wykorzystania dostępnych zasobów pod tereny rekreacyjne i turystyczne. Od 2 lat cieszymy się przepiękną stanicą wodną, możemy tutaj wypożyczać kajaki, rowery wodne, możemy ćwiczyć na zewnątrz na urządzeniach takich sprawnościowych, możemy łowić ryby, ale przede wszystkim możemy znakomicie spędzać wolny czas z całą rodziną. Dzięki staraniom wójta gminy wiejskiej Pruszcz-Gdański Wojanowo odzyska swój dawny blask. Gdyby tylko dawni właściciele majątku mogli to zobaczyć, byliby zapewne zadowoleni. Polecamy również zobaczyć bal seniorów z gminy Pruszcz-Gdański oraz Żuławski Tulipan 2012. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.